Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej gali dokonania roku 2009. Witam Państwa w imieniu kapituły. Mnie jest niezwykle przyjemnie, że jesteście Państwo tutaj, bo można byłoby powiedzieć, że jesteście solą ziemi chojnickiej. To Wy tworzycie to wszystko, co dzieje się na naszej cudownej ziemi. Zarówno w gospodarce, kulturze i nauce, inicjatywie społecznej, imprezie roku i również w sporcie. To duża grupa sportowców wśród nas. Myślę, że w związku z tym, że taka olbrzymia, pozostawimy sobie tę kategorię na koniec. Bardzo serdecznie w imieniu kapituły witam wszystkich, którzy przybyli, a w szczególności witam gości z Holandii na czele z panem Albertem Menehere. Witam również okazałą grupę z partnerskiego miasta Emsdeten z Niemiec na czele z Georgem Menikesem, burmistrzem tego miasta. Witam również bardzo serdecznie szefa, prezesa Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Emsdeten, Chojnice Hengelo, pana Reinholda Wittkampfa. Witam oczywiście przede wszystkim Państwa tutaj zgromadzonych, witam dziennikarzy, myślę, że spojrzą łaskawie na te lekkie czasami potknięcia. Proszę Państwa, rozpoczynamy jak zwykle. Zaczynamy od tego, co tworzy miejsca pracy, czyli gospodarka, a konkretnie inwestycje roku. Proszę Państwa, jest mi niezwykle miło i przyjemnie, bo to jest dziedzina, która potrzebna jest nam wszystkim. Daje ludziom pracę, daje zadowolenie, daje byt dla wszystkich rodzin. W roku ubiegłym wyróżnienie czy zwycięstwo dla Zakładu Produkcji Materiałów Budowlanych inżyniera Kazimierza Gintra. I teraz. To fanfary dla zwycięzcy. Jestem mile zaskoczony i nie spodziewałem się tego wyróżnienia, dlatego że tak znamienita grupa, którzy działają, gospodarzą na naszym rynku i powtarzam jeszcze raz, jestem bardzo mile zaskoczony i dziękuję wysokiej kapitule, że coś minimalnie, jakiś tam tysięcy procent zauważyła u mnie więcej niż u moich tutaj partnerów. Im wszystkim gratuluję, a mi jest brak słów, dlatego jeszcze raz dziękuję bardzo, dlatego że nie spodziewałem się tego wyróżnienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo, a w tej chwili czas dla fotoreporterów. Macie wszystkich tych, którzy w roku 2009 tworzyli rzeczywistość inwestycyjną w regionie chojnickim, za co oczywiście im bardzo dziękujemy, więc proszę jeszcze raz o gorące oklaski. But remember, everyone
w naszym regionie wojnickim. Prosimy, prosimy śmiało tu do przodu. Jeszcze troszeczkę, panie Wojtku. Śmiało. Można się rozciągnąć, żeby tam ci, którzy się schowali gdzieś z tyłu, pan Grzegorz nie potrafi się przepchnąć zupełnie. Panie burmistrzu, rozstrzygnięcie w kopercie, pan je zna, ale proszę bardzo, ja przesyłam mikrofon. Szanowni państwo, jesteśmy zaszczyceni tym, że w dwóch tak ważnych dziedzinach życia, jak kultura i nauka, właśnie my będziemy wręczać i gratulować, nagrodę i wręczać i gratulować tym, którzy byli nominowani. Bardzo wam dziękujemy za wasz talent, za pracę, za promocję Choin, za to, że innych też zarażacie tym, co wy już posiadacie. Szczere gratulacje do wszystkich nominowanych, ale zwycięzca może być tylko jeden. I tym zwycięzcą jest Chońskie Studio Rapsodyczne. Fanfary dla zwycięzcy. Dla tych, którzy byli nominowani. Muzeum Historyczno-Etnograficzne, pani dyrektor. Nagroda jest oczywiście wspaniałym wyróżnieniem, natomiast najprzyjemniejszym dla mnie momentem w mojej karierze zawodowej to był moment, którego państwo pewnie w życiu by nie przypuścili, że to może być dla człowieka ważne. To był moment, kiedy przy okazji którejś odsłony teatru repertuarowego, bo nie wiem, czy państwo wiecie, że mamy od roku szansę raz w miesiącu spotykać się z teatrem, któregoś razu, nie mogę państwu powiedzieć kto, więc nie powiem, że chodzi o redaktor Naczelnej Gazety Pomorskiej. Podeszła do kasy i kupiła bilety, mimo że zwyczajowo prasa wpuszczana jest po prostu za darmo, bo to oni przekazują informacje państwu o imprezach. I pytając się tej osoby, której nie mogę powiedzieć, że to redaktor Naczelnej Gazety Pomorskiej, pytając się, dlaczego kupiła bilet, powiedziała, że żeby ten projekt się rozwijał. I to było dla mnie strasznie wzruszająca chwila, dlatego że pokazała, że nie tylko dla mnie to jest ważne, ale być może jeszcze dla innych osób. I taką odrobinę empatii proszę mi życzyć na przyszłość, żeby ten projekt się rozwijał i żeby trwał tak, jak trwa do teraz. Dziękuję bardzo. Wśród nagrodzonych, nominowanych jest Bractwo Kurkowe z Chojnic. Jest z nami pani Helena Just. Nie ma króla kurkowego. Jej męża Andrzeja. Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego króla. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Zdzisław Synoracki. Chciałbym serdecznie kapitule podziękować za to wyróżnienie, które dzisiaj otrzymałem. My jako firma od wielu lat wspieramy różne ciekawe inicjatywy, czy to sportowe, czy kulturalne, czy oświatowe. I dalej je wspierać będziemy. A jeśli po tym przy okazji dostaje się takie wyróżnienie, to jest bardzo miłe i przyjemnie na takiej uroczystości uczestniczyć. Dziękuję bardzo. O tym, co robi Mirosław Janowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach. Otóż od początku swojej działalności w samorządzie całą swoją dietę przeznacza dla innych. Więc myślę, że jest to miejsce, żeby mu za to podziękować. Mirku to jest taki aniołek, a w sercu ma Chojnice. To tak jak ty. Dziękuję bardzo. Przyjemność zaprosić was do zapoznania się z wystawą fotograficzną, którą zatytułowaliśmy Chojnice widziane oczami fotografików z Chojnic MSD Denningen. Zdjęcia na tę wystawę zostały wykonane podczas pleneru fotograficznego na terenie ziemi chojnickiej w czerwcu 2009 roku. Do wspólnej organizacji tego przedsięwzięcia zaprosiłem przedstawicieli naszego miasta oraz miasta przyjaźnionych z Chojnicami. To jest fotografików z MSD i z Hengelu.
Chciałbym podkreślić, iż zdjęcia prezentowane dzisiaj w wystawie wykonane zostały przez Międzynarodową Grupę Pasjonatów Fotografii, w skład której weszli państwo Elke i Heinz Kurskotter, fotograficy z partnerskiego miasta Emsterdam w Niemczech. Niestety z uwagi na swoje obowiązki służbowe nie mogący uczestniczyć dzisiaj w otwarciu wystawy, upominki przekazano do pana burmistrza Georga Menichesa, żeby przekazał naszym przyjaciołom, oraz panowie Klaas Wind, Ben Stegeman i Latif Tuna, fotograficy z holenderskiego Hemia. Pomysł na tę wystawę zrodził się w ratuszu w Emsterdam w czasie innej wystawy realizowanej przez klub fotografików Hengelo Emsterdam. Ja wówczas zaproponowałem, przyjdźcie do nas, zamieszkajcie z nami kilka dni, tydzień, popatrzcie na chodnicę waszym aparatem, waszym obiektywem. I w taki sposób powstała ta wystawa, która już była w Emsterdam, a teraz jest w Wyjątkowy, ponieważ program sceniczny zaprojektowano w myśl porzekadła dla każdego coś dobrego. Wystąpili Big Band, Chojnice, Norbi, Stan Tutaj, Nefastus, Trzy Korony i Małżeństwo z Rozsądku. Pięściarze, rycerze i ratownicy medyczni. Rekordowy finał, bo zebrano ponad 50 tysięcy złotych, a Światełko do Nieba trwało blisko 15 minut. W niebo poleciało mnóstwo balonów z życzeniami od dzieci. W imieniu kapituły, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Chojnicy, mam zaszczyt w Państwa obecności zakomunikować, że imprezą roku 2009 została Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Gratulujemy. Dziękuję bardzo, fanfary. Wielkie zaskoczenie. Już raz dostaliśmy nominację. Nie dlatego się robi, nie tej imprezy czy inicjatywy społeczne podejmuje, nie dla statuetek, nie dla fanfar, ale dla dzieci, młodzieży. Ta impreza by się nie odbyła, gdyby nie nasi filantropi, gdyby nie władze miasta, gdyby nie wszyscy życzliwi ludzie. Gdyby nie Radio RH+, gdyby nie młodzież z chojnickich szkół. To nie tylko ja i Radek, to także większość z Państwa zasiadających na widowni tworzy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Chojnicach. A my idziemy z dewizą taką harcerską, którą kiedyś powiedział Robert Baden-Powell. Zostawcie ten świat chociaż troszkę lepszy, niż go zastaliście. Thank you.
Orkiestra. Wasze skupione muzyków, którzy na co dzień grają w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej, a przed nami, proszę Państwa, kolejna kategoria. Kategoria inicjatywa społeczna. Ale wywołany zostałem po to, żeby powiedzieć, kto zwyciężył w kategorii inicjatywa społeczna. Zwycięzcą w tej kategorii jest Świetlica Wiejska w Ciechocinie. Dziękuję bardzo. To fanfary na zwycięzcę. Trzeci raz na tej scenie i bardzo serdecznie dziękuję szanownej kapitule, że zauważyła naszą niewielką miejscowość Ciechocin, w której dzieje się dużo. Za to dziękuję wszystkim mieszkańcom i sołtysowi, Radzie Sołeckiej. Bardzo dziękuję również Urzędowi Gminy i Gminnemu Ośrodkowi Kultury za współpracę, za pomoc. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kapituła miała tutaj duży problem, kogo nominować. Ponieważ tyle było sukcesów, że niektórzy z kapituły rwali sobie włosy z głowy, co widać. Także pozostaje nam wszystkim tutaj życzyć, żeby za rok był jeszcze większy problem, żeby ta partia łysych była większa w kapitule. A już zupełnie serio, nadeszła ta wiekopomna chwila, jak to mówi jeden klasyk. Panie i panowie, MKS Kaliszanka! Panie Leszko, tak trochę pan narzędzie pracy. MKS Kaliszanka, prezes, wiceprezes, i trener. Z tą refleksją zauważyłem, że wszyscy nominowani wchodzą uśmiechnięci na scenę, a jak się dowiadujemy, kto wygrywa, to ten wygrywający staje się smutny. Wiem dlaczego, bo trzeba coś powiedzieć. Niniejszym to czynię. Ja to robię z olbrzymią radością. Na początku chciałbym podziękować kapitule za wyróżnienie. Chciałbym pogratulować wszystkim nominowanym. A cieszę się dlatego, że mało kto pamięta, że jeszcze 3 lata temu klub, który mam zaszczyt reprezentować, stał na granicy niebytu. Udało nam się ten klub z tego niebytu wydobyć. Oczywiście nie stało się to tylko i wyłącznie naszymi rękoma. Dlatego dzisiejsze wyróżnienie chciałbym zadedykować wszystkim tym, którzy podali nam pomocną dłoń i pomogli nam wyjść z tej trudnej sytuacji.